Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Faux Premier. Troszeczkę ostatnio mnie mało było, ale słuchajcie, to tylko i dlatego, że byłam na wakacjach, a też troszeczkę mam problemy zdrowotne i no po prostu nie było jakoś czasu, ale dzisiejszy odcinek przychodzę właśnie do Was z takim odcinkiem w związku z tym, że jest jesień i jest taki piękny Indian Summer, czyli takie babie lato, to chciałam Wam przekazać, jakby pokazać, a nie przekazać takie zapachy, które tutaj są ze mną i które właśnie uwiodły mnie na tyle, że chcę się z Wami podzielić. Także zostańcie ze mną, kochani, zaraz pojedziemy. Dzisiejszy odcinek będzie o takich perfumach ciepłych, bardzo kobiecych na babie lato, czyli na Indian Summer. Jest niezwykle ciepło, słuchajcie, bardzo przyjemnie, bardzo czasem upalnie i tak bym powiedziała egzotycznie, więc jest fajna ta pogoda, chociaż ja akurat trochę marzę mi się takim mniejsze temperatury. Nasyciłam się słońcem może tutaj na wakacjach, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, i przyszło mi do głowy, żeby zrobić właśnie oprócz tego odcinka, co miałam Wam tu do pokazania z perfum takich jesiennych, propozycji jesiennych, to chciałam Wam tu pokazać coś, co mi skradło serce i używałam właśnie, słuchajcie, na mnie właśnie w takie pogody jak teraz, czyli to super babie lato. Kiedy w takie babie lato, oczywiście ono trochę nam przypomina tu lato, a trochę przypomina właśnie już tą jesienną aurę taką, czyli kiedy słuchajcie, wieczorami i porankami jest już właśnie tak trochę chłodnawo i musimy mieć coś do tulenia i właśnie takie zapachy otulające ja Wam za chwilę pokażę. Słuchajcie, wśród tych zapachów będą zapachy, które pewnie Wy widzieliście u mnie na kanale, ale też będzie zapachy, których jeszcze nie widzieliście, także koniecznie zostańcie ze mną. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania i do Waszych wspaniałych komentarzy. Bardzo, słuchajcie, mi na tym zależy, żeby ten kanał się rozwijał, więc bez Was tego kanału by nie było, także pamiętajcie o tym. No i zaczynam. Zapachem jest to zapach, który widzieliście u mnie na kanale, ale inną jakby odsłonę, on był tutaj umawiany. Ja nie mam pełnowartościowej tutaj odsłony, więc to jest Ormond Jane. To jest marka, słuchajcie, oparta w Londynie, która została stworzona tutaj dość niedawno, ale ja ją omawiałam jakoś tak z próbkami tutaj Amber Royal, który bardzo, bardzo polecam, a dzisiaj przyszłam tutaj z odsłoną Ormond Jane, ale wersją Le Vent. Słuchajcie, już Wam powiem ze środku, ta butelka, to jest pięknie opisane właśnie o co chodzi w tych perfumach, ta buteleczka, one wyglądają tak, właśnie wyglądają tak solidnie, ale bym powiedziała bardzo luksusowo i na bogato. I ta buteleczka, te perfumy mają Wam przynieść szczęście, mają też dać takie poczucie właśnie wspaniałości, takiego splendoru, bogactwa. I w środku jest peonie, słuchajcie, są też tutaj nuty lilii, kwiatu pomarańczy, jaśminu, takiego właśnie, bym powiedziała, jakby otulającego, bo o to chodzi w tych zapachach, cedru też i bursztynowa taka wersja z piżmem oczywiście. Słuchajcie, także zobaczcie, ta butelka wygląda przecudnie, ja sobie przetestowałam i tak w związku z tym, że ta marka jest niedaleko mnie. One są, słuchajcie, pełne świeżości. Ta pierwsza nuta jest właśnie tutaj taka bergamotkowa i właśnie bym powiedziała taka z lekka upajająca tymi właśnie kwiatami pomarańczowymi, ale dalej wchodzą nuty właśnie tutaj takie różane, płatków róży, lilii, czyli też peoniowe i jaśminowe, ale on jest na tyle, słuchajcie, jakby stonowany, wyrafinowany, idący w taki fajny balans, że one nie są bardzo takie otulające, albo może takie przytłaczające, ale właśnie takie dające Wam rzeźkość, ale poczucie też takiego pięknego, bogatego woalu gdzieś tam, który dodaje Wam takiej śmiałości, kobiecości, a też takiego poczucia spełnienia i jednocześnie
mega szykowności, bym tak powiedziała. Tak mi kojarzą się właśnie te perfumy. Słuchajcie, sobie patrzę, co Fragrantica ma na ten temat do powiedzenia. Oczywiście z białymi kwiatami. Wspomina tutaj te płatki róży i ten drzewny. Te perfumy były lansowane w 2020. Jak powiedziałam, ta marka jest dość nowa. Ten zapach nazywa się Levant. I słuchajcie, jeśli tylko będziecie tutaj w Londynie, to polecam Wam zainspirowanie się tymi zapachami, pójście czy do Selfridges, czy do Harrodsa, czy właśnie do butiku, czy do Fenika, słuchajcie, i przyjrzenie się bacznie tej pięknym butelkom i tym pięknym odsłonie. Te perfumy były, słuchajcie, już u mnie w pewnej odsłonie, więc dla niektórych nie jest to zdziwienie, ale te zapachy właśnie teraz, jakby ten zapach, nie zapachy, jakby przywodzą mi tu na myśl, że kończy się lato, aha, ale jest jeszcze jakieś takie połączenie, taka nitka właśnie łącząca to ten summer, to lato z jesienią, która nadchodzi, czyli to babie lato, słuchajcie. One przykojarzą mi się trochę z Paris Venezia, mam dwie odsłony, owszem, omówione, tą Paris Riviera i Paris Venezia, ale w dzisiejszym odcinku będzie właśnie Paris Riviera. Słuchajcie, to jest zapach, który butikowy, niszowy, one są tylko właśnie chyba w butikach, z tego co wiem. To są perfumy z 2019, oczywiście za nimi stoi Olivier Posch i słuchajcie, zapach jest cytrusowy, bardzo taki kwiatowy, oczywiście znowu jest ta pomarańcza, znowu jest ta kandyzowana pomarańcza i taka właśnie świeżo obrana, kiedy ten zapach jest bardzo taki crispy, słuchajcie, taki konkretny i wpadamy wtedy w super humor. Jest tu też neroli, oczywiście jaśmin, jest to zapach benzoinowy i też jest drzewo sandałowe. Ja Wam powiem, że Chanel stworzyła, one są stworzone jakby tu na myśli ze z takimi hotspotami, z takimi, takimi miastami, a też miejscowościami, gdzie Chanel, Coco Chanel czuła się dobrze. Tutaj jest inspirowany Côte d'Azur. Z tego co pamiętam, ona bardzo lubiła tam przebywać i słuchajcie, tam chyba też otworzono butik na właśnie w Cannes. Pierwszy butik, jak pamiętam, i słuchajcie, dlatego te pewne miejsca, które królowały w jej życiorysie, one są tutaj jakby odtworzone przez te butikowe buteleczki, te zapachy. Zapach Paris Riviera, słuchajcie, jest niesamowity, on kojarzy Wam się właśnie tutaj z latem, ale takim gorącym latem, dlatego mi wpadł do głowy, że lubię go teraz też używać, chciałam się z nim podzielić, bo jest tak gorąco, egzotycznie, właśnie jak na Rivierze i na jakiejś wyspie i on daje takie otulenie z jednej strony przez te jaśminowe nuty i pomarańczowe, ale też takie orzeźwienie. Jest bardzo, bym powiedziała, szykowny, taki niezwykle wyrafinowany, pozornie prosty, ale słuchajcie, od razu czujecie się wyśmienicie, właśnie jakbyście miały taki kaszmirowy, piękny szal wokół siebie, który dodawałby Wam jakiegoś takiego splendoru, też poczucia, lepszego poczucia Waszej wartości, bo jest to taki, jak to mówi się o perfumach, właśnie one dodają Wam tego coś, to jest taki element ubioru, a także takie akcesorium. I ja gorąco polecam te zapachy, ja nie powiem, że wszystkim się podobają, ale właśnie Paris Riviera i Venice są wyśmienite, ale ten mi się typowo kojarzy właśnie na samym zapachem, następnym właśnie takim cudownym zapachem, który kojarzy mi się z bogactwem, Charlie Theron oczywiście i w końcu go kupiłam, a to jest Jador. Ja omawiałam ostatnio w którymś odcinku właśnie Jador, że chcę go sobie przetestować, właśnie w tym odcinku testowania, że chcę go sobie przetestować, znowu przypomnieć, zobaczyć jaka jest ta projekcja dla mnie teraz, jak go odbieram i właśnie on to jest, słuchajcie. Tylko tą rzecz, którą tu mam, ona wygląda jak perfumy, natomiast to nie są perfumy, to jest body mist. Ja sobie kupiłam właśnie lecąc tu na wakacje, odświeżając jakby jak to będzie
w tym klimacie właśnie takim letnim, ale nie chciałam zbyt mocnej wersji Eau de Parfum, więc kupiłam mist, ale przetestowałam przecież dla Was w ostatnim odcinku. Słuchajcie, ten zapach tak zawładnął moim sercem, typowo mi się kojarzy właśnie z babą latem, perfumami na tą właśnie porę. Zapach bardzo stary, z 1999 roku. Słuchajcie, z gruszką, z melonem, z magnolią, to jest takie bogactwo kwiatów, słuchajcie, z tuberozą, z frezją, z różą, jest też wanilia, jej nie czuję, i z takimi czarnymi porzeczkami. Przepiękny, kojarzy nam się takim, kojarzy nam się, że jesteśmy właśnie takimi boginkami, pięknymi, zadbanymi, w kaszmirowym właśnie jakimś woalu, czy ja bym powiedziała nawet, jesteśmy taką królową wybiegu, jeśli mogę powiedzieć. Przepiękny zapach, słuchajcie, polecam gorąco na takie dni, jak są teraz, bo on nie jest przytłaczający, ale jest bardzo kobiecy, bardzo magiczny. Dla mnie kojarzy się właśnie z magicznością. Przepiękna butelka i same perfumy są niesamowicie zauważalne, takie pełne splendoru. Jesteśmy po prostu takie gorgeous, wspaniałymi kobietami, pięknie ubranymi, naszykowanymi tutaj na podbój, czy miasta, czy właśnie, powiedziałam, że nawet do pracy są super, bo dają taką pewność siebie i właśnie wkraczamy w progi naszego office, właśnie takie bardzo zadbane, piękne, uwodzicielskie, a jednocześnie mądre i niezwykle urocze. Także przypomnijcie sobie tą edycję, myślę, że większość z Was zna i pewnie też ciągnie jakoś Was do przypomnienia sobie tego zapachu. Kolejną odsłoną jest, ja omawiałam w którymś odcinku też Black Opium, ale wersja, słuchajcie, Eau de Parfum Neon. To jest taka bardzo flirciarska wersja, właśnie kojarzy mi się trochę jeszcze z ciepełkiem, a trochę właśnie z takim zimnym. Wersja z 2019. Są tu takie nuty znowu mandarynkowe, znowu kwiatu pomarańczy, znowu jest tu też jaśmin, ale w tym momencie uwodzący, mocny, gęsty jaśmin sambar i też takie kafeinowe właśnie nuty kawowe z wanilią i z piszmem. Słuchajcie, piękny, playful, taki mega kobiecy, trochę kandyzowany, przecudny w swoim bogactwie, a jednocześnie też kojarzy nam się, że jesteśmy neon, czyli zauważane. Ale właśnie ta słodycz kojarzy mi się tutaj już z nadchodzącą jesienią, ten jaśmin sambar. Natomiast te nuty pomarańczowe, nadal jakby łapiemy się tych resztek słońca i resztek właśnie tutaj babiego lata. Także też Wam gorąco polecam, uważam, że super edycja, piękna butelka. I jak nie jestem zwolenniczką opium, Wy o tym wiecie, tak pewne dwie tutaj wersje skradły mi serce, między innymi Nią i ta nowa wersja Extreme, którą omówiłam w próbkach, także jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to zapraszam. Ostatni zapach. Dawno go nie było, prawda? No właśnie. Bronze Goddess Eau de Parfum. Słuchajcie, ja wiem, to jest typowy zapach na lato. To jest kultowy zapach na lato. Nas będących boginkami, królowymi tutaj samych siebie i naszego otoczenia. To jest zapach bardzo zauważalny z kwiatem tiares, tutaj z mleczkiem kokosowym. Właśnie, słuchajcie, taki niesamowicie gęsty, uwodzący, bym powiedziała taki z lekka drzewny, ale niezwykle, bym powiedziała, pełen splendoru i wyrafinowania. Tak on mi się kojarzy z początkiem lata, ale kojarzy mi się z takim gęstym końcem lata, właśnie tak jak jest teraz, kiedy czekamy już na nowy sezon, ale jeszcze raz trzymają właśnie te piękne tutaj promienie słońca, kiedy my jesteśmy jeszcze nagrzane słońcem, pięknie opalone, jeszcze gdzieś ten olejek, gdzieś jeździmy jeszcze na takie, słuchajcie, wakacje, późne wakacje do ciepłych krajów, no i jest ten Bronze Goddess, także on niezmiernie mi się, ja miałam trochę przerwy, powiem Wam szczerze, od niego, bo oczywiście były inne zapachy na mojej toalece, ale teraz znowu wracam, bo daje mi takie niezwykłe poczucie właśnie, że jeszcze jest gdzieś to słońce, jeszcze fajnie, czujemy się wakacyjnie, ale gdzieś tam już za rogiem jest
ta zimniejsza aura tutaj jesieni i na Babie Lato. On jest wspaniały i mega, mega kobiecy, pełen znowu bogactwa, splendoru, ciepłoty i takiej otulającej aury. Także gorąco to jest już na tyle. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Moje zestawienie tutaj trochę nowych, trochę świeższych zapachów, w sensie, że takich nowszych, których nie było na moim kanale i też takich, które już tu gościły. Bardzo jestem ciekawa Waszych takich perfum na Babie Lato. Chciałam powiedzieć Babie Letnich perfum, ale takiego słowa chyba nie ma. I słuchajcie, jeszcze słowem tak na końcu, bardzo się cieszę z każdego Waszego komentarza, ale zauważyłam, że ostatnio niektórzy zostawiają, wpadają tylko do mojego kanału po to, żeby wyśmiać, jak ja opowiadam o tych perfumach, o moim języku. Ja, słuchajcie, ja nie prowadzę kanału, powiedziałam to wielokrotnie, profesora Miotka. I to jest kanał perfumeryjny o pasji, o kosmetykach, o tym, co mnie interesuje i co interesuje większość z Was. To nie jest, mówię, o czystej polszczyźnie. Ja mieszkam za granicą dość długo już i chciałam utrzymać ten kanał właśnie w języku polskim, żeby też mieć jakąś styczność właśnie tu w języku polskim, bo większość czasu spędzam jednak nie z Polakami i bardzo jest miło mi podtrzymać właśnie ten język. Myślę o tym, żeby jednak też założyć kanał anglojęzyczny, bo czasem te myśli mi gdzieś nie przychodzą, ale słuchajcie, jeżeli ktoś wchodzi tylko i wyłącznie, ja zauważam na większości kanałach tych, co ogląda właśnie perfumerium, że wchodzi i tylko mówi, naucz się mówić po polsku, źle odmieniasz, źle to. Język, słuchajcie, język żyje cały czas. Bardzo dużo jest też tu angielskich nazw w języku polskim. Też są niepoprawne. Czy Wy zwracacie na co dzień wszystkim swoim ludziom, że mówią, nie wiem, językiem taki niepoprawnym sensie, bo język żyje, to ja bym tutaj polemizowała, czy wszystkie formy są niepoprawne. Nie. I uważam, że to jest bardzo przykre i nie na miejscu, jeżeli wchodzicie na kogoś kanał, nie znając tej osoby, a i krytykujecie tylko i wyłącznie to, że niepoprawnie myśli, mówi i wyraża swoje myśli. Myślę, ja się zastanawiam, nigdy nie wchodzę, nie mam takiego hejtu w sobie, żeby wchodzić na kanał tylko i wyłącznie, żeby zostawić zły komentarz. Pewnie nigdy się już nie pojawi ta osoba na tym kanale, ale widzę, że pewni widzowie uwielbiają wylewać właśnie takie frustracje językowe na tych kanałach perfumeryjnych, bo ja na nich jestem głównie. Także powiem szczerze Wam, nie podoba mi się to. Nie wiem, z czego to wynika. Nie podoba mi się właśnie to, że coś takiego... Ja nie będę usuwać tych komentarzy, bo mój kanał nie jest aż tak cenzurowany, chyba że one są naprawdę fatalne, ale mówię tu do widzów, którzy może to oglądają, jakie są Wasze reakcje, bo mi się to w ogóle nie podoba. I te, mówię, nie, jeżeli będzie bardzo zły komentarz, to ja będę to usuwać. Natomiast słuchajcie, jeżeli wpadacie tu tylko i wyłącznie, żeby poinformować mnie, że źle mówię o języku, a nie ze względu na pasję, no to nie wiem, to coś z Wami jest nie tak. Nie wiem, czemu zostawiacie takie komentarze. I mówię, tym już niemiłym akcentem chciałabym zakończyć, bo zrobiło się tak nieciekawie i w sumie miałam nie poruszać tego tematu, no ale gdzieś tutaj mi w głowie siedział. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka na mój kanał. Polecam odcinki, które jeszcze nie oglądaliście, właśnie na przykład czy o butikowych, tu szawelowych perfumach, czy właśnie o tych nowych testowanych. I do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.